Hej kochani, tu Hulaj Dużo, słuchajcie kolejnego podcastu z serii Gdzie jesteś? Przyznam szczerze, że chwilę zastanawiałam się, do jakiej serii dopasować tę historię, ponieważ w przeciwieństwie do większości spraw serii Gdzie jesteś, ta sprawa jest rozwiązana. Wiemy, co się stało, wiemy nawet, kto za tym stoi, chociaż co do tego to są pewne wątpliwości. No ale dla niektórych sam fakt rozwiązanej sprawy jest czymś ważnym, więc mówię o tym na samym początku. I opowiem Wam oczywiście historię, co, kto, z kim, jak, gdzie i kiedy. Jednak coś, co jest moim zdaniem bardzo ciekawe, to fakt, że dotarłam mniej więcej do informacji takich trochę bardziej szczegółowych, jak wyglądało śledztwo, co robiono, aby odnaleźć naszą bohaterkę i potem co robiono, kiedy już została ona odnaleziona. Więc nie będzie to taki typowy podcast serii Gdzie jesteś, którym możecie usłyszeć na tym kanale. Będzie nieco inaczej i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak więc już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Moi kochani, dzisiaj przenosimy się do Anglii. Znajdujemy się początkowo w hrabstwie Hampshire i poznajemy tutaj rodzinę Yates, składającą się z Davida, naszego pana taty, ojca i męża oraz jego żony Teresy i ich dwójki dzieci. Pierwszy to był Chris, urodzony w 1983 roku, a tuż za nim, dwa lata później, przyszła na świat Joanna, czyli bohaterka naszej dzisiejszej historii, która dokładnie przyszła na świat 19 kwietnia 1983 roku. Rodzina mieszkała w Romsey, jest to takie miasteczko liczące około 20 tysięcy mieszkańców. No i jak się możecie spodziewać, jesteśmy w Anglii, więc Romsey przypomina każde niewielkie angielskie miasteczko skrywające mnóstwo tajemnic rodem z każdego fajnego serialu. Jak nie wierzycie, to tutaj są zdjęcia. Jeżeli chodzi o naszą rodzinę, to miała ona dość dobrą i stabilną sytuację finansową. Świadczy o tym fakt, że zarówno David, jak i Teresa nie szczędzili pieniędzy zarówno na wychowanie swoich dzieci, jak i na ich edukację. Przyznam szczerze, że nie dotarłam do tego, czym państwo jej zajmowali się zawodowo, ale z pewnością były to zawody i prace, które przynosiły całkiem ciekawe i stabilne dochody. Ogólnie opisywani są jako szczęśliwa, zgrana familia, wiecie, szacun na dzielni i te sprawy. Zarówno o Chrisie, jak i o Joannie mówiono jak o dzieciach z tak zwanego dobrego domu. Uśmiechnięci, dobrze ubrani i zawsze mówili dzień dobry na klatce schodowej. Ogólnie mali jejcowie mieli wszystko co najlepsze, jeżeli chodzi o ciuchy, o zabawki oraz o edukację, ponieważ Teresa i Chris kładli bardzo duży nacisk na edukację. Nie chodziło to takie, wiecie, no, pacanie kijem, idź, masz się uczyć do książek i tym podobne. Postanowili zainwestować w naukę i z tego powodu Joanna oraz Chris uczęszczali do szkoły prywatnej. Dokładnie mam na myśli Embley Park. Jest to taka szkoła z internatem, znajdowała się ona blisko rodzinnego domu i jak możemy przeczytać na stronie internetowej Embley Park, no to mamy tutaj mniejsze grupy uczniów, przez co nauczyciele mogą mieć indywidualne podejście do każdego. Kadra pedagogiczna to jest cud, miód i maliny oraz zapewniają wyżywienie i miejsce do spania. Mundurki są na tak zwaną własną rękę, bo jednak większość szkół prywatnych i szkół z internatem wymaga, aby takie mundurki były noszone, więc zazwyczaj są to właśnie takie szkoły z mundurkami, rodem z filmów z Dreszczykiem. Ja jestem w stanie wymienić co najmniej trzy takie filmy. Wiecie, jakiś stary budynek, szkoła z internatem, tajemnica sprzed lat i tak się nam fabuła kręci. A tak całkiem szczerze, to z ciekawości sobie poczytałam na temat angielskich szkół z internatem, no i chciałabym się tymi informacjami z Wami podzielić, aby, wiecie, hulaj dusza uczy i bawi, jakieś tam wartości edukacyjne, a może ktoś właśnie myślał nad taką szkołą. I z tego powodu ciekawostka pierwsza to fakt, że w ogóle szkoła w Anglii dzieli się na trzy trymestry, normalnie niczym ciąża. Pierwszy to jest od września do grudnia, drugi to jest od stycznia do marca, a trzeci jest od kwietnia do czerwca. Na ten moment czesne za jeden trymestr to około 12 tysięcy funtów, więc łatwo możemy sobie policzyć razy 3.
Rzecz jasna, może to być mniej lub może być to więcej. Jest to kwestia bardzo, ale to bardzo indywidualna i zależy ona od konkretnej szkoły. Jednak wraz z rokiem koszt wzrasta, czyli im nasza pociecha robi się starsza, no to pieniędzy też robi się coraz więcej. Znaczy, tak nie działa w życiu prawdziwym, no ale tak to działa przynajmniej w szkole prywatnej w Anglii, ponieważ za taką szkołę, klasę a la maturalną płaci się około 15 tysięcy funtów. No i tak jak mówiłam, może to być mniej, może to być więcej. Jeżeli chodzi o naszą główną bohaterkę, czyli Joannę, to nauka szła jej bardzo, ale to bardzo dobrze. Jednak interesowały ją przedmioty związane ze sztuką i przyrodą. Z tym też wiązała swoją przyszłość, początkowo nie wiedząc w sumie jak to połączyć, no bo z jednej strony sztuka, z drugiej strony przyroda, ale okaże się, że poszło jej to bardzo, ale to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, to Joanna była osobą towarzyską, uczestniczyła w każdym wydarzeniu społecznym. No to można od razu wnioskować, że była zręczna społecznie, miała dużą liczbę znajomych i chętnych na miejsce w autobusie wokół niej było wielu. Joanna miała też swoje hobby i poza sztuką były to sporty wszelkiego rodzaju, surfing, jazda na rowerze oraz snowboard. I co ciekawe, we wszystkim szło jej naprawdę dobrze. Podziwiam i to bardzo, ponieważ nie jest ciężko zrobić fikołka. Nasza bohaterka miała również sporo adoratorów. Wręcz ustawiała się kolejka wokół niej, no bo była dosyć atrakcyjna. Była miła, była towarzyska, więc taka dziewczyna, obok której nie tylko chciało się siedzieć, ale spędzić z nią dużo czasu, a nawet i co niektórzy resztę życia. Więc powodzenie w tych kwestiach było i to bardzo. No i też Joanna miała różne związki, były to takie związki mniej lub bardziej ambitne, raczej mniej na tym etapie szkolnym, no ale zawsze coś. Wiecie, w CV można sobie wpisać. A skoro już przy temacie zawodowym jesteśmy, to Joanna zdała maturę ze sztuki, biologii i geografii, a następnie wybrała się na Peter Simons College w pobliżu Winchester. Tam też zapoznała swoją najlepszą przyjaciółkę, BFFF i te sprawy, dziewczynę o imieniu Rebecca Scott. To jest dość ciekawe, ponieważ okazało się, że dorastały one w tej samej okolicy, jednak wtedy udawało, że się nie znają, jakoś nie było im po drodze, a tutaj, kiedy znowu ich drogi się skrzyżowały, to zostały najlepszymi przyjaciółkami i mówiły sobie o wszystkim, dosłownie o wszystkim. Ich wspólnym zainteresowaniem była biologia, więc zakładam, że jakieś tematy do rozmów też miały miejsce. Wracając jednak do ścieżki edukacji, to następnym krokiem naszej bohaterki było rozpoczęcie nauki na Rittle College i tam rozpoczęła studia trwające 3 lata po to, aby zdobyć dyplom architekta krajobrazu. Jak mówiłam, tak też się stało, myślę, że całkiem fajnie połączono kwestie przyrody oraz sztuki. Była to ścieżka zawodowa, którą Joanna chciała iść i sprawdzało jej się to całkiem dobrze, ponieważ miała ewidentnie talent do projektowania wszelkiego rodzaju kwestii ogrodowych i przyrodniczych. Sama nauka też była dla naszej bohaterki ważna, była to taka jej pasja, ponieważ w momencie, kiedy zdobyła dyplom architekta krajobrazu, to chciała w dalszym ciągu się edukować i rozpoczęła studia podyplomowe z tego samego kierunku. Więc jednym zdaniem, dusza artysty z zamiłowaniem do przyrody i do nauki. A poza tym też bardzo towarzyska dziewczyna, która miała powodzenie w sprawach sercowych. Dla niektórych pewnie ideał, więc co mogło pójść nie tak? Okaże się, że bardzo wiele. Po skończonej edukacji udało jej się chwycić dość dobrą pracę, również dobrze płatną, w firmie o nazwie Highland Edgar River, znajdującej się niedaleko Winchester, i ogólnie współpraca z tą firmą szła Joannie naprawdę dobrze, była tam chwalona, mogła rozwinąć skrzydła, wykazać się swoimi umiejętnościami. Jednak w roku 2008 firma przenosi się do Bristolu i Joanna również się tam przenosi. No i żeby nie było, to nie było na jakimś natrętem, gdzie firma tam i ja. Po prostu naprawdę dobrze jej się pracowało i wszystko spełniało jej wymogi, a poza tym była też również pewna osoba, którą poznała w tej firmie i z którą wiązała swoją przyszłość, a mianowicie mniej więcej w 2008 roku poznała ona o 2 lata starszego architekta o imieniu i nazwisku Greg Riordan.
Ambitny, pewny siebie, inteligentny, oczytany, miły, pomocny i jeszcze pewnie potrafił kręcić śmigłem stojąc na rękach. Po prostu ideał. Poza tym pracowali w tej samej firmie, mieli podobne zainteresowania, no i dość szybko okazało się, że nadają na tych samych falach. Nic więc dziwnego, że od pierwszej randki do drugiej randki, od głębokiego patrzenia sobie w oczy i trzymania się za ręce, zaczęli spotykać się tak bardziej na poważnie. Znajomi Joanny mieli okazję go poznać, co już według niektórych było takim dość sporym wyzwaniem, ponieważ pomimo tego, że Joanna miała mniej lub bardziej ambitne związki, o czym wspominałam, to raczej nie spotykała swojego partnera ze swoimi znajomymi, a tym razem była taka okazja, no i Greg zdobywa 10 na 10 w ocenie wścibskich koleżanek. Żeby nie było, Greg poznał również rodzinę, tam też zdobył same ochy i achy, no i był idealnym kandydatem na może kiedyś męża. Wkrótce para postanawia razem zamieszkać. Dokładnie robią to 25 października 2010 roku. Wprowadzają się do wynajętego mieszkania, które widzicie tutaj na załączonym zdjęciu i które będzie bardzo, ale to bardzo ważne w naszej sprawie. Dla osób, które może nie są w stanie teraz zobaczyć tego zdjęcia, to mamy tutaj taki trzypiętrowy budynek z osobnymi wejściami dla każdego z lokatorów. Przynajmniej tak miałam okazję to przeczytać, ale ciężko, aby każdy miał osobne wejście. Bądź co bądź, Joanna mieszkała na samym dole, na parterze. Po jej lewej stronie mieszkał pewien mężczyzna ze swoją dziewczyną, a nad tym mężczyzną mieszkał właściciel obu mieszkań, który właściwie wynajmował je zarówno Joannie i Gregowi, jak i temu sąsiadowi. Natomiast nad Joanną, tam wyżej, mieszkał jakiś starszy mężczyzna, pan, no, który tam był po prostu sobie i istniał. Ogólnie było to takie osiedle składające się mniej więcej z podobnych budynków, ciche, spokojne. No jeżeli chodzi o mieszkanie, które Greg i Joanna wynajmowali, to było ono warte około 200 tysięcy funtów. Taką informację znalazłam, może kogoś to zainteresuje. Mieszkanko całkiem fajne. Jeżeli chodzi o czynsz, który płacili, to płacili oni 725 funtów za wynajem. Można powiedzieć, że jest to dość atrakcyjna oferta. Nic dziwnego, że z niej skorzystali. Być może spytacie, jaki był haczyk, bo był pewien haczyk, a mianowicie ploty od Grażyny i Haliny głoszą, że najemca, niejaki Christopher Jefferies, zapamiętajmy sobie to imię i nazwisko, ponieważ jeszcze nam się tutaj pojawi. Tak więc Christopher Jefferies czasami sobie myszkował w mieszkaniach lokatorów pod ich nieobecność, rzecz jasna. To była taka plota, przyznam szczerze, nie wiem, czy jest to w 100% prawda, ale ta informacja nam się jeszcze potem znowu pojawi, więc no, może jakieś argumenty na to są. Ale poza tym, poza co jakiś czas Christopherem, który pojawiał się jako niespodziewany gość, no to było całkiem w porządku. Joanna i Greg dogadywali się naprawdę dobrze, a z czasem nawet przygarnęli małego kociaka, którego widzicie tutaj na załączonym obrazku. Futrzak zyskał imię Bernard i Rebeka, wcześniej wspomniana przyjaciółka, powie później, że w przypadku Joanny to takie wspólne przygarnięcie zwierzaka wraz z jakimś swoim partnerem było równoznaczne ślubowi, czyli no, zazwyczaj nie angażowała się aż tak w relacje, a tutaj wspólne mieszkanie i kotek i z pewnością był to stabilny i stały związek, który Joanna traktowała poważnie. Skoro już wiecie co nieco na temat naszej bohaterki, jacy byli znajomi, jaka ona była, z kim się spotykała, nawet i gdzie mieszkała i gdzie pracowała, to przejdźmy do wydarzeń, które w ogóle sprawiają, że ten podcast powstaje. Chodzi tutaj o grudzień 2010 roku. Zaczynając od samego początku, to niektórzy upatrują się w grudniu dziwnych oznak, które mogły świadczyć o tym, że coś się święci. Mam na myśli fakt, że od około 10 grudnia Joanna skarżyła się na bóle głowy, a nawet 16 grudnia wzięła jednodniowe zwolnienie lekarskie z tego powodu. Był to akurat czwartek, więc w czwartek ona nie poszła do pracy. No i niektórzy twierdzą, że kryje się za tym kryje się za tym jakaś tajemnica związana z dalszymi wydarzeniami.
Może Joanna coś ukrywała, albo chciała się z kimś spotkać. No, oficjalnie wiemy tyle, że siedziała w domu, oglądając pewnie jakiegoś Netflixa i starając się poczuć lepiej. A jak było nieoficjalnie, no to albo tak samo, albo inaczej. Następnego dnia, czyli w piątek, nasza bohaterka już w pracy się pojawiła i czuła się znacznie lepiej. I właśnie to ten piątek, 17 grudnia, jest najważniejszym dniem naszej historii. Pomimo tego, że najważniejszy staje się tutaj weekend, czyli między 17 a 19 grudnia rozgrywają się wydarzenia, które sprawiły, że ten podcast w ogóle powstał, no to jednak 17 grudnia jest tutaj kluczowy. Tego dnia Greg planował wyjechać do swojej rodziny znajdującej się w mieście Sheffield z powodu chrzcin. Ktoś tam z rodziny miał chrzciny, ale mi się rymuje. No i postanowił tam na weekend pojechać. I tutaj również, co niektórzy internetowi detektywi dopatrują się, że coś tu chyba jest nie tak. Dlaczego on wyjechał bez Joanny? Przecież mógł wyjechać z Joanną, byli 2 lata razem. Czy może jakieś nieciekawe atmosfery były, jak planteki na żuku między Joanną a jego rodziną? No tego nie wiemy, ale wspomnę o tym, bo również i takie informacje i takie jakieś domysły się pojawiają. W każdym razie Greg wyjechał i wrócił tak jak było zaplanowane 19 grudnia. Wrócił dokładnie około godziny 20 i w momencie, kiedy wszedł do domu, to zauważył, że Joanny nie ma. No i stwierdził, że może poszła zrobić zakupy, może się z kimś spotkała, no przecież to nic takiego, że jej w tym domu nie ma. Zresztą na następny tydzień wspólnie planowali takie przyjęcie, jakby imprezę świąteczną, no bo w końcu grudzień, atmosfera świąt, Merry Christmas i tym podobne. Nic więc dziwnego, że mogła pójść i zrobić zakupy. Tak też mówiła swoim znajomym, że planuje zrobić zakupy, planuje coś tam upiec na imprezę, więc pewnie wyszła do sklepu. Tyle, że czas mija i mija, w końcu Greg postanawia zadzwonić do Joanny, no i tutaj okazuje się, że słyszy dźwięk jej telefonu i telefon cały czas znajdował się w domu, a dokładnie to był w płaszczu. W płaszczu, obok którego była torebka i klucze od mieszkania. No i to już trochę Grega zdziwiło, bo raczej bez torebki, bez płaszcza nie poszłaby na zakupy, ani nie poszłaby gdziekolwiek, bo było zimno, jest to grudzień, temperatury wcale takie fajne nie są. A Joanna też za bardzo fanką morsowania lub biegania po mieście bez płaszcza nie była. Nic więc dziwnego, że Greg zaczął się niepokoić i postanowił wydzwaniać do jej znajomych, właściwie to do wspólnych znajomych, no bo to głównie byli znajomi z pracy, a skoro pracowali razem, no to wszyscy się znali, więc Greg dzwoni do wspólnych znajomych, no i okazuje się, że nikt nie miał z Joanną kontaktu zarówno przez sobotę, jak i przez niedzielę. Jedynie wszyscy spotkali się w piątek w pubie, o czym też za moment wspomnę, ale to było spotkanie większą grupą, większą ekipą z pracy, ale od tego momentu, kiedy Joanna opuściła lokal, to nikt się z nią nie kontaktował, ani telefonicznie, ani w żaden inny sposób. Wtedy też Greg zauważył, że Bernard, czyli kotek, wydaje się być lekko mówiąc zaniedbany, chyba jest głodny, no i z całą pewnością przez ostatnie parędziesiąt godzin nie widział człowieka. I ten fakt sprawił, że naprawdę Greg zaczyna mieć w głowie różne scenariusze, bo płaszcz płaszczem, tam klucze od domu, dom może być niezamknięty, płaszcza można nie zabrać, ale kotek musi być nakarmiony. Więc tego samego wieczoru Greg dzwoni do rodziców Joanny, również z pytaniem, czy jej nie widzieli, no ale oczywiście jej nie widzieli. Informuje ich, że zamierza następnego dnia zgłosić zaginięcie dziewczyny, jeżeli ona oczywiście w domu się nie pojawi, ale gdyby się pojawiła, to by nie opowiadała teraz o tej historii, więc moi kochani, Joanna się w domu nie pojawiła, a 20 grudnia Greg zgłasza zaginięcie swojej partnerki. Zgłoszenie zostaje natychmiast przyjęte i też niektórzy twierdzą, że być może jest to za sprawą tego, że ojcem krzestnym, tak specjalnie tak mówię, był pewien funkcjonariusz dość wysoko postawiony, który akurat pracował w innym mieście, no ale może zadzwonił akurat do funkcjonariuszy z Bristolu, aby przyjęli sprawę i potraktowali
traktowali ją priorytetowo. Na podstawie zeznań Grega oraz znajomych udało się odtworzyć prawie cały dzień 17 grudnia. I co ciekawe, udało się też dotrzeć do nagrań z monitoringu, które okazały się być nad wyraz pomocne, bo mamy okazję prawie krok po kroku przeanalizować drogę Joanny, no i zobaczyć, co się wydarzyło tego dnia. Znaczy, no, bez tego oczywiście kluczowego momentu. No ale po kolei. Tego dnia z rana Joanna pojechała do pracy wraz z Gregiem, no bo jak już wspominałam, pracują w tym samym miejscu. No i akurat też monitoring uchwycił ich samochód, jak jechali do pracy, więc to jest jak najbardziej potwierdzone. Później zjedli lunch w knajpie o nazwie Hope and Anchor. Akurat te informacje potwierdza również kelner, który wspomina, że para co piątek odwiedzała tę knajpę i nawet zamawiała to samo. Zawsze wydawali się być mili, uśmiechnięci i ogólnie weseli. Tego dnia też nie było inaczej i kelner nie zauważył nic niepokojącego. Po skończonej pracy para wraca do domu, a później Greg bierze swoją wcześniej spakowaną walizeczkę, mówi adios, będziecie chcieli coś z Avonu i wyjeżdża do rodziny. W tym czasie Joanna przebiera się, szykuje i idzie do pubu, ponieważ tam umówiła się ze znajomym jej z pracy. Jest to miejsce o nazwie Bristol Ram, które Joanna odwiedzała wielokrotnie wcześniej, ponieważ wraz z innymi współpracownikami był taki zwyczaj, że co piątek wybierają się do tej samej miejscowy, aby spędzić wspólnie czas, aby porozmawiać, lepiej poznać współpracowników i ogólnie stworzyć miłą i fajną atmosferę. Tego dnia nie było inaczej, pomimo tego, że Greg wyjechał i jeszcze jeden znajomy niezbyt dobrze się czuł, więc też nie dołączył do reszty, to jednak Joanna i reszta współpracowników spotkali się w Bristol Ram. Jej drogę z domu do knajpy również potwierdza monitoring. W międzyczasie Joanna zatrzymała się przy bankomacie, no i wybrała pieniądze, no ale taki powiedzmy mały szczegół. Następnie kobieta dociera do pubu i znajomi mówią, że tego dnia Joanna była wesoła, jak zawsze, towarzyska, miła, nic nie wydawało się ją specjalnie niepokoić, poza jednym faktem, że w trakcie rozmowy powiedziała, że jest to pierwszy weekend, gdzie zostanie ona bez Grega, pierwszy weekend w mieszkaniu, gdzie będzie ona sama, no i trochę ją to niepokoi. Nikt nie dopytywał, co ją niepokoi, czy coś jest nie tak, czy może coś się stało. No, temat został przerwany albo ładnie i dyskretnie zmieniony. Natomiast później ojciec Joanny powie, że to wcale nie był pierwszy raz, kiedy zostawała ona sama w mieszkaniu. Już był taki moment, może to nie był weekend, może to nie były 2 czy 3 dni, no ale z pewnością jakaś jedna noc, jeden dzień miał miejsce. Poza tym Joanna mówi, że planuje upiec ciasto, zrobić świąteczne zakupy, no bo zbliża się wcześniej wspomniane przyjęcie w następnym tygodniu, no i ogólnie jakieś tam plany na weekend ma. Przesłuchano wszystkich, którzy byli na tej jakby imprezie, no nie, spotkanie służbowe, różne tłumaczenia można znaleźć, no ale przesłuchano wszystkich i nikt nie przypomina sobie, żeby Joanna zachowywała się jakoś dziwnie, inaczej niż zawsze. Spytano również, czy coś wypiła, jeżeli tak, to ile, czy miała kontakt z bazą. No oczywiście nie był to sok pomarańczowy, no ale ilość taka, że na spokojnie można dojść do domu i robić kilka jaskółek co 5 metrów, więc jak najbardziej kontakt z bazą miała. Joanna opuściła knajpę około godziny 20, no i niektórzy może stwierdzą, a czemu tak wcześnie? Jednak w tym temacie również współpracownicy się wypowiadają, że kobieta zawsze o tej godzinie wychodziła. To była taka stała godzina, wybijała 20, niczym kopciuszek, Joanna mówiła, że musi wyjść i zawsze wychodziła jako pierwsza w momencie, kiedy cała reszta jeszcze zostawała na miejscu. Niektórzy też w tym doszukują się jakiegoś drugiego dna, że jest to dziwne, a dlaczego tak, a po co, a na co. No ale może akurat wtedy leciał jej ulubiony serial i chciała zdążyć. Nie zmienia to oczywiście faktu, że równie 17 grudnia około godziny 20 wyszła i rozpoczęła się jej droga do domu, która mniej lub bardziej będzie uchwycona na nagraniach. Wiemy, że o godzinie 20:10 monitoring znajduje Joannę w supermarkecie Waitrose, jednak niczego nie kupuje.
chodzi, rozgląda się po półkach, patrzy, jakie są ceny, gdzieś tam kręci się dookoła, no ale później opuszcza sklep. Potem co jakiś czas pojawia się na nagraniach, są to nagrania ze standardowej drogi Joanny do domu, jednak w międzyczasie aktywny jest jej telefon komórkowy i kobieta wysyła kilka SMS-ów. Pierwszy z nich został napisany do kolegi z pracy, Samuela Huzerowta, który akurat tego dnia nie był na spotkaniu, ponieważ nie czuł się zbyt dobrze. I Joanna wysłała mu SMS-a z pytaniem, co robi. Samuel odpisał, że tam leży, odpoczywa, a później Joanna mu już nie odpisuje. Nic, cisza totalna. Kolejna wiadomość zostaje wysłana do tak zwanego starego znajomego, chyba po prostu chodzi o jakiegoś znajomego ze studiów albo z innego miasta, mężczyzna o imieniu i nazwisku Peter Winzel, z pytaniem, gdzie jest. No wiecie, jeżeli do kogoś piszemy albo dzwonimy i pytamy się, gdzie jest, to pojawia nam się w głowie myśl, że chcemy się z tą osobą spotkać na przykład, albo że chcemy do niej dołączyć, lub żeby ta osoba do nas dołączyła. Peter akurat tego dnia był na dworcu, ponieważ musiał gdzieś jechać do innego miasta, no ale napisał SMS-a, że musimy się spotkać, będziemy w kontakcie, no i tym podobne mity z satelity. Zawsze jak z kimś piszę i mówię, będziemy w kontakcie, to znaczy, że następny kontakt będzie za rok. No ale może Joanna była bardziej słowna w tym temacie. Następna wiadomość zostaje wysłana do mężczyzny o imieniu i nazwisku Matthew Wood z pytaniem, gdzie jest i czy może chce się spotkać. Czyli tutaj już wprost wiemy, że Joanna po prostu szuka jakiegoś towarzystwa, szuka kogoś, kto się z nią spotka. Matthew odpisuje, że jest na imprezie biurowej i nie wie, kiedy wróci. I tutaj znalazłam dwie wersje. Jedna jest taka, że Matthew to tam jakiś kolega, który pracował zupełnie gdzie indziej i też akurat tego dnia miał jakieś spotkanie biurowe. Natomiast druga wersja jest taka, że Matthew to jest jeden z kolegów, z którymi wcześniej Joanna się spotkała. No i on cały czas był w tej knajpie i powiedział, że po prostu nie wie, kiedy wyjdzie. Dla niektórych w ogóle dziwny jest sam fakt, że kobieta opuściła spotkanie ze znajomymi po godzinie 20, a parę minut później wysyła SMS-y do znajomych, kto chce się z nią spotkać. Czy to oznacza, że może spotkanie z tamtymi znajomymi było drętwe, a może jednak Joanna miała jakieś plany, które się zmieniły i szukała na nowo towarzystwa? No, ciężko stwierdzić. Ale jeżeli faktycznie Matthew był jednym z kolegów z pracy, z którymi Joanna widziała się wcześniej, no to pozostaje pytanie, dlaczego wyszła? Bądź co bądź, o godzinie 20:30 nasza bohaterka dzwoni do Rebeki, czyli wcześniej wspomnianej przyjaciółki. No i również pyta się ją, gdzie jest. Rebeka akurat w tamtym momencie była w innym mieście i rzekomo nawet Joanna zaproponowała, że ona wsiądzie w pociąg i do niej dojedzie, ale Rebeka stwierdziła, że warunki pogodowe to nie są za najlepsze, no i że spotkają się innym razem. W każdym razie tego dnia do spotkania nie doszło, ale ewidentnie widzimy, że Joanna chciała się z kimś spotkać. Później, mniej więcej o tej samej godzinie, kobieta idzie do Bergen Bus. Jest to taki sklep bez licencji, gdzie kupuje dwie małe butelki cydru. 10 minut później, czyli około godziny 20:40, jest widziana na monitoringu w Tesco Express, gdzie kupuje mrożoną pizzę. Co ciekawe, ja nie widziałam tego nagrania z monitoringu i to przyznam szczerze, ale można znaleźć informację, że trzyma ona w ręku dwie reklamówki. Jedna jest biała, druga jest czarna. No i później okaże się, że w tej białej reklamówce znajdował się cydr, o którym wcześniej wspomniałam, natomiast nie wiadomo, co było w drugiej i ta druga reklamówka nie zostanie nigdy znaleziona. Tesco znajduje się bardzo blisko domu Joanny, jest to kwestia około 5 minut drogi i na tym etapie nagrania z monitoringu się urywają. Jest jakieś tam małe, niewyraźne nagranie między budynkami, które właściwie znajdują się no, minutę drogi od mieszkania Joanny. Wiemy jednak, że z całą pewnością kobieta do domu dotarła, ponieważ znaleziony był w domu płaszcz, był jej telefon, były również dwie wcześniej wspomniane butelki cydru, z czego jedna była do połowy pełna. Tak jestem optymistką. Natomiast nie znaleziono nigdy pizzy, ani opakowania po niej, więc nie wiemy, co się stało z tą pizzą. Nie było ona ani w śmieciach, ani nawet opakowanie po niej nigdzie nie było. No, była to pizza mrożona, więc ciężko, aby Joanna zjadła ją po drodze.
Więc mamy tutaj dodatkowo historię zaginionej pizzy. Ogólnie mieszkanie wyglądało dobrze, nie było żadnych porozwalanych mebli, czegoś, co mogło świadczyć o jakiejś szamotaninie, o tym, że jakaś niezbyt przychylna osoba trzecia znalazła się w mieszkaniu i kazała Joannie wyjść. Jednak od samego początku pojawiła się teoria z jakąś osobą trzecią, którą najprawdopodobniej Joanna albo znała, albo wpuściła do mieszkania i później ta osoba poprosiła Joannę o wyjście albo kazała jej wyjść z tego mieszkania i z tego powodu kobieta zniknęła. No bo od początku odrzucono wersję o zniknięciu samej z siebie. Joanna miała plany na weekend, zostawiła płaszcz w domu, zostawiła swój telefon, zostawiła nawet klucze do mieszkania, więc nawet gdyby planowała tak po prostu zniknąć, no to raczej płaszcz ze sobą by wzięła, no i nakarmiłaby kota. Poszukiwania trwały w najlepsze, sprawdzano nagrania z monitoringu, szukano wszelkich możliwych tropów, czegoś, co by pomogło przy tej sprawie. Nawet rodzina postanowiła się zaangażować, postanowiła się zaangażować. Powstała strona na Facebooku i sporo osób udostępniało zdjęcia Joanny, sporo osób tam udostępniało prośbę o informacje na temat tego, czy wiedzą, gdzie jest w tym momencie kobieta. Rodzice oraz Greg wystąpili kilka razy publicznie w mediach z prośbą o jakiekolwiek informacje, albo nawet jeżeli może Joanna to ogląda, to z prośbą, żeby się odezwała, żeby ktokolwiek pomógł w jej znalezieniu. W międzyczasie przesłuchano też sąsiadów, znajomych, ale do żadnego przełomowego faktu w tej sprawie nikt nie doszedł. No i być może nadal nie mielibyśmy żadnych informacji na ten temat, sprawa wciąż byłaby otwarta i można byłoby się jedynie domyślać, co spotkało Joannę, gdyby nie fakt, że 25 grudnia, czyli lekko ponad tydzień od jej zaginięcia, no bo mówi się, że Joanna tak naprawdę zaginęła w piątek, 17 grudnia, ale 25 grudnia przejdźmy na chwilę do wsi o nazwie Feyland, znajdującej się 5 km od niby Bristolu, ale tak naprawdę jest to 5 km od mieszkania kobiety. Tego dnia młoda para, dokładnie to państwo Bridge, spacerują sobie z psami wzdłuż Longwood Lane. Longwood Lane jest to taka droga, widzicie ją na załączonym obrazku, no ale droga jak ich wiele. W momencie, kiedy państwo Bridge spacerowali, to zauważyli w śniegu na poboczu coś, co przypominało manekina. No, chyba już nie muszę tłumaczyć, że oczywiście żaden manekin to nie był. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze się na to nabiera. Oczywiście okazała się być to kobieta. Na początku państwo Birch myśleli, że może ona po prostu śpi, a później zauważyli, że jednak nie śpi, więc doszli do szybkiego wniosku, że może ona straciła przytomność. No i niestety tam upadła na pobocze, a ze względu na niską temperaturę, no to zamarzła. Oczywiście zadzwonili pod 911, na miejsce przyjechali funkcjonariusze, no i bardzo szybko okazało się, że jest to Joanna i tak naprawdę odniosła ona 43 obrażenia różnego rodzaju. Jednak przyczyną zgonu był brak dostępu do tlenu spowodowany przez osobę trzecią. W tamtym momencie, kiedy została znaleziona, była ubrana, oczywiście nie miała płaszcza, ale tak poza tym miała te same ciuchy, które widać było na kamerach. Brakowało tylko jednej skarpetki i tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, co się z nią stało. Udało się ustalić, że nie zjadła ona pizzy. Czyli tej pizzy, którą kupiła, nie zjadła. Nadal nie wiemy, co się z nią stało w takim razie. Ale możemy się domyślać, że zrobił to prawdopodobnie sprawca. W tamtym momencie sprawa nabrała zupełnie innego charakteru, no bo już nie mamy do czynienia z zaginięciem. Postanowiono sprawdzić na nowo monitoring, czy może ktoś za Joanną szedł, a może ktoś jechał za nią samochodem. I ogólnie sprawdzono ponad 100 godzin. Była to bardzo ciężka i mozolna praca, ale udało się odtworzyć całą drogę Joanny. Jest to droga, którą Wam przed chwilą przedstawiłam. Również na nowo przesłuchano świadków, może ktoś coś widział, może ktoś coś wiedział. Była cały czas dostępna linia, na którą świadkowie mogli się zgłosić. No i okazało się, że faktycznie parę osób się zgłosiło. Pierwszymi osobami było małżeństwo mieszkające naprzeciwko Joanny. Czyli jak był ten budynek, w którym mieszkała Joanna, inni sąsiedzi, no to naprzeciwko znajdował się taki sam budynek. No i w jednym z mieszkań mieszkała Maria Rose
oraz Peter Brown i akurat tego dnia, dokładnie 17 grudnia, postanowili oni urządzić przyjęcie świąteczne w swoim mieszkaniu, bo w końcu okres świąteczny, Merry Christmas i te sprawy. Około godziny 21 część gości zaczęła wychodzić, inni zaczęli przychodzić, wiecie, taka rotacja. I jeden z gości akurat około godziny 21, nie jest dokładnie w stanie stwierdzić, która to była, ale twierdzi, że nieco przed 21, postanowił wyjść na fajura i zeznał, że usłyszał jakieś dwa krzyki. Głos z całą pewnością był kobiecy, jednak nie zrozumiał, czy ta osoba coś woła, czy może jest to pisk, no, postanowił sprawę całkowicie zbagatelizować. Mniej więcej w tym samym czasie na imprezę do Marii i Petera szedł Florian Lehmann i jego żona Zoe, czyli następni świadkowie, którzy również około 21 przypomnieli sobie, że słyszeli dwa piski i początkowo w ogóle nie wzięli pod uwagę, że to jakiś tam człowiek jest, może jakiś pisk opon, może no właściwie nie wiem, może jakiś pies. Ogólnie za bardzo się tym nie zainteresowali. Następnym świadkiem jest tak zwany anonimowy sąsiad, no tak wiem, że to dziwnie brzmi, ale jest to człowiek, którego imienia i nazwiska nie znalazłam i który też tam w żadnym praktycznie źródle z imienia i nazwiska nie jest wymieniony. Usłyszał on około godziny 21 słowa, a właściwie to krzyk o treści pomóż mi. I nawet z tego powodu postanowił wyjść na zewnątrz, bo on też się znajdował na tym samym osiedlu, gdzie mieszkał Greg, gdzie mieszkała Joanna i wcześniej wspomniana ekipa. Wyszedł na zewnątrz, rozejrzał się, ale niczego charakterystycznego nie zauważył. Później również tego głosu nie słyszał, więc wrócił do domu i też sprawę zbagatelizował. Dla kontrastu dodam, że sąsiad mieszkający nad Joanną i Gregiem, czyli ten, którego mieszkanie znajdowało się wyżej, również tego dnia był w domu, ale jak twierdzi, niczego nie słyszał. Kompletnie niczego. Znaleźli się również świadkowie z drogi Longwood Lane, którzy stwierdzili, że akurat z nocy na 17, z 17 na 18 grudnia widzieli samochód, opisywany jako jasny SUV, nie są sobie w stanie przypomnieć dokładnie marki, ani jaki to był do końca kolor, ale widzieli taki samochód. No i teraz pytanie, kto przesiaduje całą noc, żeby zobaczyć, jakie samochody poruszają się po drodze, ale biorąc pod uwagę fakt, że jest to wieś, że ludzie się znają i raczej wiedzą, kto jakim samochodem jeździ, no to gdyby jakieś tam auto nieznane przejechało, może faktycznie ono rzucać się w oczy. Z tego powodu rozpoczęły się poszukiwania takiego SUV-a, no i kierowcy samochodu, który mógłby pasować, byli zatrzymywani w celu tam spytania, co robili z 17 na 18 grudnia, ale również takie poszukiwania do niczego nie doprowadziły. Kolejnym krokiem funkcjonariuszy było przeszukanie 293 ton śmieci z osiedla, gdzie mieszkała Joanna. No bo tutaj pojawił się trop, że skoro pizzy nigdzie nie znaleziono, to być może osoba, która najprawdopodobniej maczała w tym paluchy, zjadła pizzę, a skoro pizzę zjadła, no to wyrzuciła opakowanie do śmieci, więc opakowanie w śmieciach będzie. Tyle, że niczego nie znaleziono, ani pizzy, ani opakowania i również całe poszukiwania śmieci nie przyniosły rezultatów. Pojawiła się nagroda za pomoc w znalezieniu sprawcy, było to około 60 tysięcy funtów, z nadzieją, że ktoś się znajdzie, ktoś zadzwoni, ktoś pomoże i faktycznie ta nagroda, czy sama nagroda, czy chęć pomocy przyniosła rezultaty, o tym opowiem za moment, tyle, że w większości też były to telefony pod tytułem czy lodówka panu chodzi. W trakcie śledztwa i sprawdzania wszelkich możliwych tropów funkcjonariusze doszli do wniosku, że historia Joanny przypomina trzy inne sprawy trzech innych kobiet. Pierwsza z nich to 20-letnia Glenys Geruters, która zaginęła w roku 1974 roku i niestety jej ostatnie chwile wyglądały bardzo podobnie jak w przypadku Joanny. Kolejną była 25-letnia Melanie Hall, która również wyszła ze znajomymi i w drodze powrotnej zaginęła w roku 1996. Natomiast trzecią była 35-letnia Claudia Lawrence, która zaginęła w roku 2009. Jako
ciekawostkę powiem Wam, że o Claudii Lorenz nagrałam podcast, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, to serdecznie zapraszam. No i jak wspominałam, początkowo myślano nad tym, czy te sprawy są ze sobą powiązane, czy mamy do czynienia z jakimś seryjniakiem. Jednak biorąc pod uwagę te widełki czasowe, tutaj rok 1974, tutaj 2010, no to doszli do wniosku, że prawdopodobnie te wszystkie sprawy nie są w żaden sposób ze sobą związane. A przynajmniej nie znaleziono na to żadnych dowodów. Jeżeli już o dowodach mowa, to zapomniałam powiedzieć o jeszcze jednym bardzo, ale to bardzo ważnym aspekcie tej sprawy. A mianowicie na ubraniu Joanny znaleziono DNA. Tyle, że nie wiadomo jakiego pochodzenia i nie wiem, jak w tamtym momencie wyglądała nauka, co można było wywnioskować z takiego materiału, no ale uznano, że nie wiadomo, skąd jest ten materiał genetyczny. No, opcje są różne, może to być ślina, może to być włos, a może to być wiele innych rzeczy. Informacja o tym została upubliczniona, no i sprawa była dość głośna, no bo doszło do tego, że niektórzy ludzie to tam obawiali się wychodzić wieczorem ze swojego domu. I nawet jedna z posłanek Bristolu, kobieta o imieniu i nazwisku Kerry McCarthy, wnioskowała o przeprowadzenie rutynowych badań DNA. Wszystkich. Jak jeden mąż, nie wiem, czy to na zasadzie jakieś chłopanki, no ale kogo się da, mniej więcej z okolicy, gdzie mieszkała Joanna, albo gdzie została znaleziona, no to żeby wszystkich przebadać. Ale jak już wiecie lub nie, do tego nie doszło. 30 grudnia media dobiega informacja, że zatrzymano Christophera Jefferisa. Dla osób może, które nie do końca pamiętają, to Christopher był właścicielem mieszkania, czyli osobą, która wynajmowała mieszkanie zarówno naszej Joannie i Gregowi oraz innym tam najemcom. No i był to emerytowany nauczyciel, który wydawał się być podejrzany. A z tego powodu, że przecież miał klucze do mieszkania, mógł w każdej chwili wejść do budynku, tego dnia nie miał żadnego alibi, bo z nikim nie mieszkał, więc nawet gdyby powiedział, że gdzieś wyszedł, to nikt tego nie potwierdzi. No i znalazły się ploty, o których wcześniej wspomniałam, że miał on czelność wchodzenia pod czyjąś nieobecność do mieszkania. Nadal nie wiem, czy jest to prawda, no ale takie informacje się pojawiły, więc tym samym Christopher okazał się być podejrzany. W każdym momencie mógł wejść do mieszkania, mógł też z niego wyjść i nawet tutaj pojawia się ta informacja, że przecież mieszkanie wyglądało całkiem dobrze, nie było żadnych dziwnych śladów, no ale równie dobrze Christopher mógł wejść, mogło dojść do tam rozwalenia paru mebli, a po wszystkim mógł on z powrotem wejść do tego mieszkania, poukładać meble tak jak stały i tam różne dziwne rzeczy zamieść, posprzątać, no i nadal mieszkanie wyglądałoby tak, jak wyglądało normalnie. Pojawiła się też teoria, że może Joanna wróciła do domu, a Christopher myślał, że ona wyjechała z Gregiem, więc sobie siedział w tym mieszkaniu i tam już sprawdzał ich rzeczy osobiste, został przyłapany, no i chcąc uchronić swoją twarz i swoje dobre imię, to sprawa zakończyła się tak, a nie inaczej. Tyle, że są to jedynie domysły. Christophera zatrzymano na przesłuchanie, nie było żadnych dowodów, tak jak mówię, a są to tylko domysły. No ale zatrzymano go jeszcze na takie dodatkowe godzin 12 ekstra, takie plus 12 dla samej zasady, w celu dodatkowego przesłuchania. W momencie, kiedy ta informacja dostała się do mediów, no to pismaki rozpisują się o tym, że pewnie to on jest winny. Część funkcjonariuszy również w to wierzy i nawet tam bliscy Joanny twierdzą, że to faktycznie to musi być on, no ale nie znaleziono żadnych dowodów na to, tak więc 1 stycznia Christopher zostaje wypuszczony. Jak możemy się spodziewać, ulubieńcem miasta, mieszkańców, sąsiadów to on wcale nie jest. To, że nie ma dowodów, to nie znaczy, że to wcale nie był on. No teraz to już na pewno nikt koło niego w autobusie nie usiądzie. I ogólnie uważany był za dziwnego typa. Moi drodzy, w tej sprawie znalazł się inny dziwny typ, który stał się później podejrzanym. Mam tutaj na myśli Vincenta Tabaka, sąsiada Joanny, który nad wyraz interesował się śledztwem. Jest to ten sąsiad, który, jak widzicie zdjęcie mieszkań, to znajdował się on na lewo, mieszkał ze swoją dziewczyną. Jak wspomniałam, nad wyraz interesował się śledztwem, no bo dopytywał, a co wy już wiecie, a może jakieś nowe informacje są, a
mogę Wam pomóc, a ich chłopaki podtrzymać latarkę. No i wiecie, już było trochę takich dziwnych typów, którzy się za bardzo interesowali, ale później dochodziło do wniosku, że to wcale nie oni, tylko jacyś dziwni pasjonaci. Tyle, że w momencie, kiedy Christopher został zatrzymany, to nagle Vincent przypomniał sobie i zgłosił się, podeptał sobie na komisariat i przypomniało mu się, że on 17 grudnia pożyczył samochód Christopherowi i akurat jego samochód to jest biały SUV. No i okej, brzmi to dość logicznie, bo gdyby faktycznie Christopher był winny, gdyby coś tam, jakieś oskarżenia miał dostać, no to biorąc pod uwagę fakt, że poruszał się nie swoim samochodem, to tym samym Vincent mógłby mieć jakieś problemy, dodatkowe wyjaśnienia, a tak to od razu powiedziałby jak było, no i nikt by nie brał go pod uwagę. To jest dosyć logiczne, tyle że tak naprawdę on swojego samochodu wcale nie pożyczył Christopherowi tego dnia. Einsteinem i ekspertem od ludzi być nie trzeba, żeby wiedzieć, że chyba Vincent ma coś do ukrycia. Vincent był już wcześniej przesłuchiwany w momencie, kiedy sprawdzano wszystkich sąsiadów, czy coś wiedzą, czy o czymś słyszeli. No i już wtedy zachowywał się dość dziwnie, żartował, że a może schował Joannę w szufladzie i takie dziwne śmieszki. No ale uznali po prostu, że gościu ma specyficzne poczucie humoru i tyle. Jednak w momencie, kiedy zaczął być przesłuchiwany po raz kolejny, już w momencie, gdy Christophera wypuszczono, no i on tam dziwnie się zachowywał, no to okazało się, że jego zeznania zaczynają się rozjeżdżać niczym koń na lodowisku. Coś tam kręcił, że był w domu, potem go w domu nie było, a potem na chwilę do tego domu wrócił. Ciężko było się z nim dogadać, tak więc funkcjonariusze stwierdzili, że najlepiej będzie po prostu sprawdzić, czy DNA się zgadza. No i moi drodzy, mamy dopasowanie idealne. Okazało się, że DNA pasuje. No i po tym, gdy informacja o pasującym materiale została przedstawiona Vincentowi, no i wtedy też Vincent postanowił przedstawić swoją wersję wydarzeń, którą zaraz też Wam przekażę, jednak najpierw kilka słów o nim. Vincent Tabak przyszedł na świat 10 lutego 1978 roku w Holandii. No i przyszedł on na świat w rodzinie wielodzietnej. Miał poza sobą piątkę rodzeństwa, znaczy no sam nie jest rodzeństwem, no ale na nasze 3000 zł. W roku 2007 przeprowadził się do Wielkiej Brytanii i tam również zaczął pracować. Wszystkie źródła podają, że pracował on jako inżynier, jednak jeżeli chodzi o jego wykształcenie, to miał on magistra z architektury. Przez znajomych opisywany jako typ samotnika, trochę niezręczny społecznie, jednak bardzo inteligentny, tak? Nad wyraz inteligentny. Rozpoczął też studia doktoranckie, a między 2007 rokiem a 2008 poznał swoją pierwszą poważną dziewczynę, kobietę o imieniu i nazwisku Tania Morson. Ich związek rokował dość dobrze, więc postanowili razem zamieszkać, no i zamieszkali na przedmieściach Bristolu, czyli w tym samym mieście, w tym samym miejscu, gdzie mieszkała Joanna, w tym samym budynku, no i byli sąsiadami. Jednak pomimo faktu, że byli sąsiadami, to Joanna nie miała okazji poznać Vincenta wcześniej, ponieważ tak naprawdę mniej więcej do paru dni przed 17 grudniem, czyli mniej więcej przed tym tygodniem, Vincent przebywał na spotkaniach służbowych, w ogóle go w tym mieszkaniu nie było, no i sam też twierdzi, że Joanny to na oczy nigdy nie widział. Jaka jest prawda? No być może wersja Joanny byłaby nieco inna, jednak tego się nie dowiemy. Ogólnie jednak Vincent wydawał się być zwykłym sąsiadem, który jednak, jak się okazuje, miał pewien sekret. A mianowicie uwielbiał filmy o żyrafkach i żyrafach. I tutaj mrugam do Was znacząco, takim naszym małym slangiem. No Vincent miał tych filmów bardzo, bardzo dużo na swoim komputerze i kobiety, które grały w tych filmach, to były dość podobne do Joanny, a mianowicie drobne blondynki z krótkimi włosami. Dla jasności powiem, że to nie są tylko filmy, których nie chciałoby się przez przypadek puścić na spotkaniu rodzinnym, ale są to nawet takie filmy, których nie chciałoby się puścić dobremu kumplowi po kilku głębszych, więc tutaj zostawiam niektóre kwestie Waszej wyobraźni. Co do 17 grudnia, to Vincent twierdzi, że zapukał wieczorem około godziny 21 do mieszkania Joanny z jakąś tam głupotą, coś z serii Dej 3 jajka do ciasta sąsiadką, no i w momencie, kiedy
kiedy Joanna zobaczyła nowego sąsiada, to wywiązała się rozmowa, że o, witaj sąsiedzie, a wejdź może do środka, ja tutaj sama jestem, pogadamy sobie, poznamy się bliżej. No i Vincent wszedł do mieszkania i rozmawiali od słowa do słowa. Joanna jego zdaniem była dość flirciarska, więc Vincent uznał to za sygnał, no i chciał ją pocałować. Tyle, że Vincent zbyt dobry w odbieraniu sygnałów nie był, no i Joanna wcale nie miała tego na myśli, odsunęła się, a następnie zaczęła krzyczeć. A później sprawy potoczyły się bardzo szybko, ponieważ Vincent zakrył jej usta i złapał za szyję, bo jak twierdzi, nie chciał, aby zrobił się szum wokół tego krzyku, aby ludzie się zbiegli, aby może ktoś tam zaczął pukać. No i zrobiłoby się dosyć nieciekawie, niezręcznie. Nie chciał, żeby ktoś cokolwiek widział, ktoś cokolwiek wiedział. Właściwie to, jak sam twierdzi, nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. Reagował odruchowo, to była sprawa bardzo nieprzemyślana. No i również nie zdawał sobie sprawy z tego, że Joanna nie może oddychać. A gdy się zorientował, było niestety już za późno. Później postanowił oczywiście ukryć ślady tego, co się wydarzyło, czyli ukryć Joannę. No i zrobił to na wcześniej wspomnianej drodze. Jak twierdzi, nie było to w żaden sposób zamierzone, po prostu obawiał się tego, że może nawet i jego dziewczyna usłyszy i zejdzie na dół, albo ktokolwiek inny usłyszy, no i zinterpretuje sytuację inaczej niż było naprawdę. I oczywiście z jego zeznań brzmi to jak jeden wielki przypadek, no ale jak wiecie lub nie, parę rzeczy się nie zgadza. Okazało się, że Vincent parę dni przed zatrzymaniem googlował zapytania na temat odpowiedzialności karnej za zakończenie czyjegoś życia z premedytacją lub bez. Oczywiście za co drugie wyrok był dużo niższy, bo wcale tego nie planował, bo nie miał tego na celu. No i zeznania Vincenta faktycznie w ten sposób wyglądają, jakby to nie było nic zaplanowanego. Jednak jest jeszcze pewien haczyk, pewna informacja, ponieważ Joanna miała więcej obrażeń, które zupełnie nie pasowały do wersji Vincenta, no i coś ewidentnie się tutaj nie zgadzało. Funkcjonariusze mieli zupełnie inną wersję, która polegała na tym, że działania Vincenta były całkowicie zamierzone. Wręcz do tego stopnia, że tak naprawdę już wcześniej był on dziwny, gdzieś tam jeździł za Joanną albo pojawiał się w jej oknie, no i z tego powodu kobieta obawiała się o samotnie spędzony weekend i też pewnie z tego powodu chciała kogoś do siebie zaprosić. Jednak wszyscy znajomi odmówili, a skoro weszła do domu sama, to Vincent postanowił skorzystać z okazji. Tak naprawdę ciężko stwierdzić do końca, jaki był jego motyw. Niektórzy twierdzą, że może taka myśl pojawiła się w jego głowie już od dawna i go to pobudzało, więc w końcu postanowił spróbować. A część osób twierdzi, że tak naprawdę Vincent jest niewinny. Ale jeżeli chodzi o jakąś taką oficjalną wersję, to 28 października 2011 roku Vincent zostaje skazany przez ławę przysięgłych. Dokładnie to 10 z 12 przysięgłych wypowiedziało się za jego winą i dostaje on wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością wyjścia po 20 latach. Czy jest to sprawiedliwe, czy nie? No tutaj można mieć naprawdę spore refleksje na ten temat. Niektórzy twierdzą, że tak naprawdę Vincent jest podstawiony, ponieważ Joanna spotykała się z kimś wysoko postawionym. Jest to dosyć rozbudowana teoria. Ja nawet znalazłam blog internetowy, który skupia się na takiej teorii. Jest tam przeanalizowane krok po kroku działanie Joanny. Są różne zapytania do tego, co się stało. Na przykład, dlaczego ona wzięła jeden dzień wolnego? Może chciała się wtedy z kimś spotkać? Dlaczego opuściła knajpę, a później smsowała? Może chciała być wtedy z kimś spotkać, ale ta osoba, z którą się spotykała, niestety jej odmówiła. Kolejna sprawa, skoro wszyscy jej odmówili, to dlaczego kupiła dwie butelki napoju? I tak dalej, i tak dalej. Niektóre teorie skupiają się też wokół tego, że być może to Greg maczał w tym palce. Ale przyznam szczerze, że moim zdaniem jest to dość mocno naciągane i myślę, że faktycznie prawidłowa osoba dostała to, na co zasłużyła.
Jeżeli chodzi o jakieś dalsze informacje o tej sprawie, to rodzina Joanny założyła tak zwany ogród pamięci dla niej, a Greg założył fundację dla osób zaginionych oraz ich rodzin, a Christopher, który przecież też tam przez pewien czas był oskarżony, stał się sławny, bo wziął udział w kilku wywiadach, jak to tam było mu ciężko z reputacją i w ogóle ludzie tam byli dla niego niemili, no i wokół tego stworzył szum, tak więc można sobie o tym panie co nieco poczytać. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię. To by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje i fakty, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś wcześniej interesował się sprawą, co jak najbardziej jest możliwe i zna jakieś dodatkowe szczegóły, o których tutaj nie wspomniałam, a waszym zdaniem mogą być one ważne, to standardowo byłabym bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. No i jestem ciekawa, co myślicie o całej sprawie. Natomiast osoby, które dotarły do końca, mianowicie do tego momentu, zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli takie osoby w komentarzu piszą pizza, ponieważ do dzisiaj nie wiemy, co się z nią stało. Jak zawsze zapraszam do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, oraz zachęcam do zajrzenia na Instagram. Do usłyszenia.